Proszę powiedzieć, jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Jak Państwo się dowiedzieli o tej inwestycji? Więc tak, ja akurat jeszcze przebywałam na studiach w Warszawie i dostaję telefon od mojej mamy, mieszkanki Somonina oczywiście. Mama dzwoni i mówi, alarm, chcą nam wybudować wysypisko śmieci. No to ze względu na to, że ja też zajmuję się dziennikarstwem i też działam na rzecz ekologii, staram się w każdym razie, żeby te moje działania były skoncentrowane wokół ochrony środowiska, to od razu się tą sprawą zainteresowałam. I tak też wdarłam się, przedarłam do tych papierów, dokumentów, które są zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej u nas w gminie. No i wówczas skonsultowałam to też z gronem znajomych ekspertów od prawa i ustaliliśmy jakby na pewną... Kogoś nagrywa wszystko, tak? Tak. Ustaliliśmy pewną wersję, postawiliśmy przede wszystkim pytania, które chcielibyśmy zadać wójtowi i wówczas ja podziałałam w mediach społecznościowych, też ze względu na to, że wówczas nie współpracowałam z żadną lokalną redakcją. I powstał taki post na Facebooku, który zebrał dosyć dużo reakcji. Też zamieściłam go na naszej stronie mieszkańców powiatu kartuskiego. Natomiast równolegle swoje działania odrębnie ode mnie prowadził pan Mietek, pan Marek i pan Mirek. I teraz tutaj przechodzi historia, bo my działaliśmy jakby na dwóch frontach. Cała akcja zaczęła się w ubiegłym roku, w lutym, jak dowiedzieliśmy się, że coś takiego ma powstać. No to jeden z kolegów zabrał kolejnych i poszli do wójta z pytaniem, co odnośnie decyzji środowiskowej. No wójt zaparł się i powiedział, że nic takiego nie ma. No po jakimś czasie odszukali w internecie, w mediach społecznościowych to pismo na stronie BIP gmina. No jednak się wydało, że wójt takie decyzje podpisał, że decyzje środowiskowe należy pominąć. No i temat ruszył. Żeśmy zaprotestowali dosyć ostro. Doszło do spotkania kolejnego z wójtem, więcej mieszkańców, gdzie wójt obiecał, że znajdzie nową lokalizację dla tej inwestycji, co inwestor jakby wójtowi potwierdził. Zresztą jest takie oświadczenie w internecie przez wójta wstawione. No i tak minął rok. Wszyscy myśleli, że sprawa faktycznie ucichła, że ta lokalizacja nowa jest szukana, ale jak się okazało, to było tylko na wyciszenie tematu i jakoś tak niedawno dowiedziałem się, że ta sprawa rusza dalej. W związku z tym no, dzwonię, pytam się do Urzędu Gminy, mówią, że tak, że kroki dalej w kierunku uzyskania pozwolenia na budowę przez inwestora są czynione. No co jeszcze zdradziło? Fakt, że zaczęli rozbierać obiekt z 1615 roku, który no, mógłby być spokojnie jako budynek zabytkowy, historyczny, wpisany do rejestru. Nie? A czy ten budynek, ta cegielnia, tak? Bo to są resztki cegielni, tak, jest wpisany do rejestru, do ewidencji zabytków? Ale w planie zagospodarowania przestrzennego, z tego co wiemy, był zapis o tym, aby osoba, która bądź przeprowadzi remont, czy będzie robić rozbiórkę tego obiektu po cegielni starej, byłej, musi uzyskać opinię konserwatora zabytku. Tak? To wszystko wskazuje na to, że taka opinia nie została wydana, a budynek został rozebrany. Rozumiem, dziękuję bardzo, bo z tego co wiem, też ostatnio była tutaj policja, znaczy w zasadzie konserwator zabytków w towarzystwie policji. Czy jakieś ustalenia już zostały postanowione, czy coś Państwo wiedzą? Nie, to wtedy powiedział ten pan konserwator, powiedział, że oni zrobili swoje poczynania, zrobili tam też, ozdjęciowali to też. Widziałem zdjęcia jeszcze, co oni mieli przywiezione ze sobą, nierozebranej, całej cegielni mieli. I mówi, że oni teraz dopiero, jak oni to już mają, będą opiniowali, ale no, to już u siebie. Czyli ten budynek był w całości, zanim go zburzono, nie. No bo teraz oni, widzę, oni że tam ze sobą jest zdjęcia cegiel. Przywieźli. Ja rozumiem, bo teraz wiem też, że ostatnio była akcja chyba rozbierania tego, zrywania dachu. To była końcówka, prawda? Końcówka rozbierana, było interweniowane do wójta, do zastępcy o rozbiórkę, że tak powiem, źle prowadzoną.
Rozumiem. Eternit nie był zdejmowany, żeby do utylizacji zdjęła go firma odpowiednio przygotowana, ubrana, zabezpieczona, żeby te płyty zostały zabezpieczone, tylko po prostu był rwany koparką, tak jak leci, coś zresztą na zdjęciach jest uwidocznione. Nie? Czyli jak wyglądała ta cegielnia, zanim zaczęto ją burzyć teraz i zrywać z niej Eternit? Czy ona była w całości? W całości, ale do remontu. Gdzie nie, tak zapadnięty gdzieś, ale w całości, mury całe stały. To jeszcze w internecie na różnych stronach dla poszukiwaczy przygód można znaleźć zdjęcia tej cegielni ze środka. Niektóre osoby tam wchodziły oczywiście na własne. Znaczy to, i to wtedy pamiętam, jak było to, i to było 4 lata temu chyba, to wtedy starostwo powiatowe, nie wiedziałem dlaczego to starostwo powiatowe zamurowało wejście na polecenie starostwa. Tak, bo to wiem, to tam to pani starostwa powiatowego, bo to starostwo Agnieszka tam jeszcze inwestorowi, bo to było w starostwo, tam były sprawy spadkowe i tak dalej, starostwo przejęło tą nieruchomość. Właściciele byli tak urzędzi, żeby... Przed tym, żeby tam ktoś niepowołany nie wchodził i komuś się coś zdjęcia też by się znalazły, bo mój znajomy to sobie weselne zdjęcia robi na tej terenie. A proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo tutaj jest teren... Dzień dobry, tu jest teren przemysłowy, prawda? Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, z tego co Państwo mówili. To dlaczego Państwu przeszkadza to, że tutaj ta firma chce zrobić składowisko odpadów, które ma podobno być nieduże? Czyli obawiają się jakikolwiek, ale przemysł, nie ciężki, nie uciążliwy. Czyli obawiają się Państwo tego, że będzie to uciążliwe po prostu dla mieszkańców, tak? Bardzo uciążliwe, bo domy, które są 20 metrów odsunięte od działki inwestycji, nie wyobrażam sobie, jakby ludzie tu mieszkali w momencie rano, 6 godzina, odpala się 50 śmieciarek. To co jest ciekawe, działki, które są wkoło, ten teren jest przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne, to te wartość ziemi od razu spada w dół, bo wiadomo, że wysypisko śmieci. Poza tym ulica ceramiczna, która jest łączeniem kasztelańskiej ze wsią, z centrum wsi, jest wąską ulicą. Ja sobie nie wyobrażam, ma 50 tirów z całego powiatu teraz zjeżdżać. 50 tirów dziennie. Tak, ale w jedną stronę, w drugą stronę, jakby 100 przejazdów. Gdzie, niby, ale tego nikt nie będzie. Gdzie, jeżeli auto jedzie ciężarowe, to osobówką trzeba uciekać na poboczu, bo dwa auta nie miną się. A na poboczu jest chodnik. To zagraża i mieszkańcom, i tym pieszym, którzy chodzą. To pobocze to nie jest pobocze, tylko to jest chodnik. Przygotowany tak, że ciężarówka czy samochód może zjechać, żeby mógł się zmienić z drugim samochodem. Tak, czy Państwo zgłaszali te zastrzeżenia gdzieś jakimś instytucjom, urzędom? Były zgłaszane na zebraniach z wójtem i tak dalej. Dlaczego podnosiliśmy kwestię tego, że chociażby ta wysypisko śmieci z jednej strony, że będzie smród, fetor i tak dalej, ale z drugiej strony, że to co tu się ma dziać, nie będzie pasowało w nasze tutaj infrastrukturę drogową. Ale obecnie działająca baza przeładunkowa dla śmieci jest źle zabezpieczona już, co daje nasz duży niepokój z tego względu, że wyciekają, że tak powiem, ścieki z tych śmieci już płyną do rzeki Radunia. Co pewnie będzie trzeba dać wodę do badania. Znaczy, jedno, że wyciekają, ale po drugie już czuć tam... Już czuć odór, tak? Właśnie tu mam pytanie, bo przecież na Raduni, to zdaje się, że w pobliżu Samonina jest rezerwat przyrody, jar rzeki Raduni. Czy prąd jakby będzie niósł te śmieci do rezerwatu, czy w drugą stronę? Czy Państwo się boją o jego bezpieczeństwo również i o bezpieczeństwo rzeki? Oczywiście, bo rzeka z rzeką. Mało tego rów melioracyjny. Tu są rury poprowadzone i to bodajże 3 kanały, które prowadzą odwodnienie z dawnej cegielni i o tym się głośno nie mówi. Jak się jedzie tam jest rura i podzi to, co idzie na dół i to idzie wszystko do rzeki. Kiedyś było prowadzone tymi przewodami woda terenów cegielni. Drenaż, odwodnienia. Ujęcie wody tutaj dla Samonina też jest gdzieś przy rzece? Są głębinowe, ale sam fakt, że rzeka Radunia... Na górze. Że rzeka Radunia jest ujęciem wody pitnej dla Gdańska, dla Straszyna, to już samo to dyskwalifikuje działkę pod inwestycje, jakoby nie powinna tutaj powstać. A czy próbowali Państwo zainteresować Sanepid w takiej sytuacji? Sanepid, Wody Polskie, RDO, zaproszeni na spotkanie z wójtem, po prostu się nie pojawili.
umyli od tematu ręce. Aha, a czy jakieś odpowiedzi na pisma dostali Państwo? Myśmy nie dostali, ale wójt dostał, twierdzi, że ma takie i pokazywał to zresztą na spotkaniu, że wszyscy w zasadzie nie widzą potrzeby przeszkód, bo oni mają czas na wypowiedź, jeżeli coś im nie pasuje w ciągu tam ustawowym bodajże 30 dni, a jeżeli się nie odezwą od tego, to czyli nie widzą przeszkód. Tak. Jeszcze jedna kwestia odnośnie tej drogi. Usłyszałam ostatnio od jednej mieszkanki, kiedy wszyscy spotkaliśmy się przy cegielni, właśnie kiedy miał przyjechać konserwator zabytków, że jest problem, bo tutaj ciężarówki, tak, to są takie większe busy, które teraz wożą te śmieci do Alwosu. Tutaj zniszczyły... To są ciężarówki. No to właśnie zniszczyły ponoć tutaj jakby ogrodzenie dla rowerów, tak? Jakąś rurę. I tutaj mieszkańcy ponoć to zgłaszali i to do tej pory nie zostało... Nie jest tam mostem. Nie jest tam. To pod mostem. Ale mostem kolejowym. To nie oni zrobili. Tutaj jeżeli można, mam pytanie, bo ta droga, którą tutaj się dojeżdża, jest bardzo wąska. Jak ja słyszę o 50 ciężarówkach dziennie, jadących w jedną stronę, czyli tak jak Pan zwrócił uwagę, będą dwie, to przychodzą mi do głowy na przykład takie myśli jak bezpieczeństwo mieszkańców, czy dzieci, ale które mogą tędy chodzić. Ale tu jest jeszcze, czy to jest... dzieci do szkoły chodzą. Czyli tą drogą również dzieci chodzą do szkoły, tak? Ale chodzi o to, że to jest centrum wsi. Jakby, bo to jak się spojrzy, tu są domy, a bazy przeładunkowe się robi niestety poza terenem. A nie w centrum, jeszcze wysypisko śmieci. Tak. Że natężenie ruchu jest powiedzmy 200 razy większe niż normalne. Trzeba też dodać, że w tej sprawie nie były żadne konsultacje społeczne przeprowadzane. Żadne. Nikt z nami nie rozmawiał. Ja jestem przykładem mieszkańca zupełnie gdzieś tam z zewnątrz, który się tutaj wprowadził i zamieszkał. I od takiej inwestycji dowiedziałem się od sąsiada. Gdyby nie sąsiad, to bym nie wiedział o tym, że coś tam... Dlaczego? A jak w ogóle Państwo się dowiedzieli o tym, że to ma tu powstać? Czy ktoś zadzwonił z gminy, czy wójt dał jakieś... Pantoflową pocztą, całkiem od ludzi. Czy mają Państwo takie poczucie, że tutaj, nie wiem, czy inwestor, czy gmina próbowali coś przed Państwem ukryć? Tak, oczywiście. Oczywiście, bo sam fakt, że w ubiegłym roku wójt powiedział, że nic takiego nie będzie, że szukają nowej lokalizacji i cicho przez rok czasu, cały czas. Trochę wójt uśpił i zmylił, bo rzeczywiście powiedział, że będą trzy lokalizacje przedstawione i temat jakby ucichł. Tylko ja też nie rozumiem, dlaczego wójt ma szukać inwestycji, nie rozumiem. Tym bardziej, że firma nie jest zarejestrowana w Somoninie. Podatki nie pójdą do Somonina, ludzie nie są. Dokładnie. Znaczy, ale ja nie rozumiem tego. Jedna rzecz na spotkaniu padła, że firma, cała baza z kartus dodatkowo będzie przeniesiona do Somonina. Ale kto to wie? A tu nie chodzi. My nie mamy ochoty nawet na te ich pieniądze z takich podatków. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo to jest dosyć duży inwestor, z tego co wiem, to ma tych firm całkiem sporo. Czy to jest pierwsza tego typu inwestycja, którą on gdzieś w tych stronach, w tych okolicach próbuje przeforsować? Próbowali to zrobić w gminie Chmielno, tam dostali odmowę, później próbowali robić w gminie Przywidz, też im się nie udało i teraz Somuino jest ostatnim ich miejscem, gdzie oni mogą to zrobić. Czyli jakby krążą i próbują to, tak. I to jest ta sama inwestycja, rozumiem jakieś tam... Ta sama inwestycja. Tak? No ale jest to miejsce najgorsze z możliwych, bo ma teren, mają tylko 1,7 hektara i jest to działka nierozwojowa przyszłościowo. Czyli czego Państwo się boją w momencie, kiedy to by tutaj zaistniało? Smród, brud, szczury, niebezpieczeństwo. Wydaje mi się, że takim największym zagrożeniem jest to, że często dochodzi do samozapłonów. I po prostu może w tym momencie dojść do takiej sytuacji, a wówczas tak naprawdę my nie będziemy mieć świadomości tego, co my wdychamy w powietrzu. Tak. Jeżeli spłoną te wszystkie śmieci, a my nie wiemy, co to będą za śmieci, bo możemy nasyłać różne kontrole, ale wiadomo, jak to funkcjonuje, tak? My nie jesteśmy w stanie powstrzymać takiego potwora, jakim jest inwestor. Czy te śmieci mają być tutaj z Państwa gminy, czy to mają być Państwa śmieci? Z całego powiatu i jeszcze dalej. Tak, ale to już jest potwierdzone, tak? Pan prezes przekonuje, że to mają być nasze śmieci. Ale jaką mamy pewność? Ale nasze już nie. Ale już raz mieliśmy taką sytuację w miejscowości Kaplica. Proszę powiedzieć jeszcze,
Jak to wygląda z kwestią wodociągu? Przecież przy tego typu inwestycji jest olbrzymie zużycie wody. Są też chemikalia toksyczne, tak, którymi te śmieci neutralizują, właśnie żeby nie było tego, o czym Państwo wspominają, czyli gryzoni, brudu i tak dalej, i tak dalej. Czy Państwo się nie obawiają tego, że na przykład będą problemy z wodą? Bo jeżeli, czy wiadomo, gdzie to ma być podpięte, tak? Czy pod miejski wodociąg, czy oni będą mieli własną studnię, jak to ma być rozwiązane? Znaczy, tego my nie wiemy, no ale jeśli w porze letniej, suchej, zabrania się podlewania, to znaczy, że wody nie będzie. No bo jeśli będzie taki odbiorca wody, który będzie jakiś hektolitr brał, no to dla nas nie będzie wtedy. Bo ja rozumiem, że Państwo się zapoznali z księgą inwestycyjną przedsięwzięcia, czyli KIP-em tak zwanym, tym podstawowym, tak? Tak, i w miarę możliwości. Już wszystko wiadomo, tak? Tak. Co tam ma być. Odpady niebezpieczne mogą być składowane dłuższy czas niż 24 godziny na dobę, bo one jak się zbierze jakiś kontener, to wtedy dopiero będą wywożone. Jaką mamy pewność? No też i chemiczne mają być i szpitalne. No tak. Czyli Państwo się... Tak naprawdę no, wszystko tam jest zapisane. Tak. I przy samych zabudowaniach mieszkalnych, prawda? Farby, bo tutaj oleje. Jest tak. A proszę powiedzieć, czy to ma być tylko składowane, potem gdzieś wywożone, czy w jakiś sposób przetwarzane? Ma być składowane, sortowane i potem wywożone. Aha, czyli taki składowisko z sortownią, rozumiem. Tak, bo oni to też nazywają różnie i też no to był nasz taki punkt zaczepienia na tym spotkaniu, bo mówili baza magazynowo-transportowa albo przesortownia, no naprawdę są różne nazwy. Tak nazwy dobierają, aby tylko i wyłącznie dostać pozwolenie, a nie interesują się tym, co się będzie potem działo w Polsce. To co mówi inwestor, że jest to przeniesienie bazy obecnie istniejącej z początku z ceramicznej 1 na ceramiczne 8, to jest kompletna bzdura, to jest próba tylko i wyłącznie wprowadzenie w błąd mieszkańców. Tam jest mała powierzchnia i przyjeżdżają śmieci z małego regionu, tu ma być to rozbudowane, będzie zdecydowanie większe i te śmieci będą trafiały z całego powiatu i nie tylko. No i nie można podejść do tego, że to jest przeniesienie bazy, bo żeby przenieść taką bazę, to najpierw na ceramicznej 8, gdzie mają się przenieść, muszą powstać obiekty, na które no niestety muszą przejść procedurę do pozwolenia na budowę po kolei, jak się przechodzi. Czyli ochrona środowiska musi się wypowiedzieć, Wody Polskie, sanepid i tak dalej. Czyli rozumiem, że Państwo jako mieszkańcy się absolutnie nie zgadzają na taką inwestycję tutaj w tym miejscu. Zdecydowanie. Ta, która jest aktualnie i tak już sprawia nam niemały kłopot, a teraz ma powstać coś prawie 4 razy większe, ponieważ na działce, pierwsza działka miała 3800 około metrów kwadratowych, ta ówczesna inwestycja ma powstać na działce, która ma właśnie prawie 17 tysięcy metrów, więc już widzimy, na jaką skalę to jest powiększane. No i właśnie tak jak mówimy, to mają być zupełnie inne obiekty. Inwestor oczywiście przedstawił nam swoją piękną prezentację i cały swój zamysł, gdzie była wspaniała wizualizacja, na której te obiekty wyglądają po prostu jak z katalogu. Natomiast spójrzmy na to, że nie to realnie. Czyli nie ufają Państwo inwestorowi? No, nie, bo już od roku nas oszukują. A władzom gminy? No jak najbardziej też nie. Ja nie ufam. W związku z tą całą sytuacją, która zaistniała, czyli z tym, że tak długo to było, no oczywiście nie możemy powiedzieć panu wójtowi, wszystko było opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, ale z drugiej strony tak duża inwestycja, jeśli ma powstać, no to wydaje mi się, że wójt powinien odczuć taki imperatyw, że powinien poinformować o tym całą lokalną społeczność. I tak uciążliwa inwestycja. Dokładnie. Bo to nie jest inwestycja jakaś tam, gdyby to była przedszkola, gdyby to była stolarnia, gdyby to był jakiś tam zakład mechaniczny, fabryka zabawek. Wszystko nam pasuje. Może być, proszę bardzo. Na usługi Państwo się zgadzają, nie protestują, tak nie mają nic przeciwko. Ale też nie widzimy problemu w tym, żeby Urząd Gminy jakoby wykupił teren z powrotem od inwestora, no nikt z mieszkańców nie będzie miał pretensji i przeznaczył go na imprezy plenerowe, czy porządny plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Po rozmowach z mieszkańcami, z kolegami, z koleżankami, no wszyscy są za tym. Brakuje nam bo wszyscy mówią, że czegoś takiego brakuje. Brakuje nam miejsca, w którym można by było organizować różnego rodzaju właśnie chociażby spotkania wiejskie, chociażby jakąś świetlicę, miejsce dla dzieci, ale też miejsce dla rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy. Tak, żeby było to miejsce przyjazne właśnie kulturalnie, żeby móc się tam rozwijać. Może taki drugi dom kultury. Takich placówek u nas nie ma. Mamy gminny ośrodek kultury, ale on tam też jest dzieje. Już dokładnie. Tam się tam nic się nie dzieje. A fajnie by było może jakiś amfiteatr nawet zbudować, organizować koncerty. Ogólnie gmina Somonino, jak i w ogóle całe Kaszuby słyną z tego, że są po prostu pięknym. Ja wiem, ale na to się nie zgodzi, bo w Ostrzycach robią. W Ostrzycach jest, a to jest teren gminy. Też, ale nie jest w
miejsca, ale po prostu no, to jest malutka scena. Ale tam gdyby nie ma tutaj nic zachować te resztę z tam jest cegieli, jest tylko z gliszczy i zrobić coś z tego, z tych cegły. Chociaż to, co zostało. Można by ją jeszcze przecież odbudować. A, no, to, jest, to, jest, to są miliony sztuk, nie? Także można tak spokojnie otworzyć jakiś obiekt to są takie, jako, tak, jako no, to, muzeum po cegieli, tak? A też oczywiście, jeżeli to jest obiekt, który tak naprawdę wiedział, jak żyli nasi pradziadowie, zdjęcia historyczne, tak naprawdę, jak było, to jak powstaje. Czyli państwo mają już wizję tego, jak to mogłoby być wyglądać i być. Najpierw trzeba zlikwidować wersję.